Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj taki szybki tip, jak poradzić sobie z przewodem antenowym, jeżeli chcemy go na przykład przedłużyć albo uszkodziliśmy go podczas remontu, no i trzeba go w jakiś sposób naprawić. I tutaj moi drodzy mamy pacjenta, mamy nowy przewód dołożony w instalacji. To jest przewód, który idzie sobie tutaj tą bruzdą, później do sufitu i schodzi sobie przy rozdzielnicy, czyli w miejscu, gdzie większość przewodów antenowych po prostu się schodzi. A tu z tej strony, tutaj była kiedyś puszka ogólnie w tej dziurze i mamy przewód od anteny zbiorczej, czyli to jest taka antena, jeżeli ktoś mieszka w bloku, no to dobrze wie, o czym mówię, to jest taka antena, do której możemy podłączyć sobie telewizor i te podstawowe kanały z takiej anteny naziemnej gdzieś nam to wszystko wyłapuje. I ja tego nie będę usuwał, jestem jakby ostatnią osobą, która z tego korzysta, bo tu jest jeden przewód, prawdopodobnie ta antena idzie z góry na dół, no i dlatego ja jestem ostatni. Postanowiłem to zostawić i generalnie muszę to jakoś przedłużyć i pokażę Wam za chwilkę, jak to zrobić w prosty sposób. Jeżeli stale przy tym nie pracujecie, a chcecie po prostu sobie na szybko coś tam przedłużyć, no to generalnie możecie się zaopatrzyć w takie złączki skręcane. Tak, moi drodzy, one wyglądają, czyli nakręca się na przewód antenowy po wcześniejszym obraniu. Ja miałem gdzieś taką obieraczkę do tych przewodów, ale niestety nie mogę jej znaleźć w skrzynce, tak więc pokażę Wam, jak po prostu zwykłym nożem obrać taki przewód. Zdejmujemy sobie ekran, przewody. Ten przewód osłonowy taki bierzemy sobie tutaj do tyłu, jakieś pół centymetra dalej nacinamy sobie izolację i powinno nam wystawać, moi drodzy, coś takiego. I teraz bierzemy sobie tą złączkę nakręcaną i po prostu wkręcamy sobie w ten przewód do samego końca. O, ciach. I mamy sprawę załatwioną. Tutaj oczywiście ten drut troszeczkę sobie za długo wystaje, dlatego ja go sobie skrócę. Następnie potrzebujemy taki element, czyli taką, można powiedzieć, baryłkę, którą będziemy wkręcać sobie właśnie w tą złączkę. Tak więc sprawa prosta. Ja akurat tych połączeń generalnie no robię trochę gdzieś tam podczas tych remontów, dlatego zaopatrzyłem się w takie złączki zaciskowe, z tym, że Wy potrzebujecie do tego specjalną zaciskarkę, ale ja sobie tutaj zacisnę akurat te przewody, dlatego, bo jest to połączenie oczywiście, moi drodzy, pewniejsze. Tak więc biorę się za obieranie przewodów. OK, mamy obrany i teraz bardzo ważna rzecz, tak samo przy tych złączkach, jak i przy tych wkręcanych, musimy zwrócić uwagę, żeby te wszystkie tutaj malutkie nitki z tego przewodu, te druciki, można powiedzieć, były cofnięte maksymalnie, żeby nam się tutaj nic nie zaplątało do góry, bo wtedy po prostu połączenie będzie wadliwe. Tą złączkę sobie nasuwamy, nie wkręcamy jej, tak jak poprzednio Wam pokazywałem. Trochę ciasno wchodzi, oczywiście możemy sobie to wkręcić, nie ma żadnego problemu, ale generalnie tam nie ma w środku gwintu i można ją łatwo sobie wyciągnąć. Wkręcamy, wkładamy do samego końca, można powiedzieć, bierzemy zaciskareczkę. O, ciach. I mamy zaciśniętą złączkę. Nadmiar sobie delikatnie obcinamy i z jednej strony baryłkę mogę sobie już wkręcić. OK. Połączenie pewne i, można powiedzieć, w miarę sztywne. OK, drugi przewód mam zaciśnięty i teraz robimy po prostu połączenie. O. Skręcamy. To też należałoby w miarę dobrze dokręcić, żeby nie zostawić tego dokręcenia, dokręconego palcami.
jeżeli robicie troszeczkę tych przewodów antenowych, polecam Wam zakupić taki sobie oto wkrętaczek. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Czyli można powiedzieć, tu wkładamy sobie przez przewód, nakręcamy sobie tą złączkę i wszystko elegancko tutaj działa. Jakieś przewody nam wystają, to jest, moi drodzy, generalnie nieistotne, aczkolwiek ja to połączenie jeszcze zaizoluję dodatkowo, tak żeby tu ewentualnie żadna wilgoć się nie dostawała, chociaż no nie wiem skąd w tych starych ścianach wilgoć betonowych, ale lepiej, żeby to było zaizolowane. Mamy izolację w skrzynce na pewno, tak więc warto to zrobić. No i proszę, połączenie ogarnięte. Teraz muszę jakoś to wrzucić tam do środka i temat, moi drodzy, załatwiony. Podsumowując, moi drodzy, materiał, jeżeli macie dużo takich połączeń antenowych, no to warto zaopatrzyć się w tego typu zaciskarkę, plus oczywiście do tego złączki zaciskowe. Jeżeli macie natomiast przewód jeden do przedłużenia gdzieś tam na robocie, albo go uszkodziliście i chcecie w jakiś normalny sposób naprawić, a nie skręcać kombinerkami, no to oczywiście możecie zrobić tym pierwszym sposobem, czyli jedziecie sobie do Castoramy, czy tam do jakiegoś innego Leroya, kupujecie złączki nakręcane i też będzie dobrze. Linki do narzędzi oraz do tych złączek podrzucę Wam w opisie, żebyście sobie zobaczyli. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, no to tradycyjnie lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.